Zawsze w tego typu przedsięwzięciach, takich filmach trochę akcji, thrillerach, tutaj można powiedzieć, że taki thriller historyczny, jest dużo scen bujek, dużo pojedynków i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę dla aktora jest to wyzwanie po prostu, bo nie jest to takie łatwe. I to chyba mogło sprawiać największą trudność, no bo do tego się trzeba najnormalniej w świecie przygotować, więc tutaj mieliśmy próby z kaskaderami, z zawodowymi szermierzami i to chyba było największe wyzwanie, no bo to trzeba było opanować, ale za to niesamowita przygoda. No i co? Co jeszcze mogło być dla mnie najtrudniejsze? Nie ma dla mnie trudnych rzeczy. Zawsze się zdarzają takie sceny, gdzie jest poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa. One po prostu w tego typu przedsięwzięciach wręcz muszą być i zaistnieć. Kwestia teraz tylko zawodowego podejścia do tego, a tu mieliśmy naprawdę bardzo dobre przygotowanie. Mieliśmy kaskaderów, wspaniałych dublerów. Aż się chciało to zrobić, ale oni zawsze mówili: hej, 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 stop, 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 to już zrobimy my. I wydaje mi się, że no na tym polega zawodowstwo. Ja cieszę się, że mogłem uczestniczyć w zawodowym przedsięwzięciu. XVII wiek, żeby go poczuć i to jeszcze w tych miejscach, o których opowiadamy, po prostu trzeba się tam znaleźć. Nie da się wymyślić innego miejsca i opowiedzieć nim to dane miejsce. Nie da się wymyślić też i wybudować takich obiektów, w których można by było grać i odgrywać te sceny, które tam się odbywały. Wydaje mi się, że będąc na planie, ja czułem się jak ten ktoś, kto żył w XVII wieku. Dla mnie to było nieprawdopodobne. Zresztą aura nam też sprzyjała. To grzęzawisko, które się zrobiło wokół cerkwi w Piątkowej, to było takie niesamowite. I sama ta cerkiew, która jest, ona jest realnie, jest prawdziwa, jest z tego okresu, jest świetnie utrzymana, no to takich obiektów jest bardzo, bardzo mało, a my mogliśmy to pokazać. Dla mnie to było niezwykłe doświadczenie i coś takiego, co można było, znaczy można się było przekonać o tym, jak to wtedy było i rzeczywiście się poczuć w tym XVII wieku. Ja takie poczucie miałem. No i oczywiście zamek w Krasiczynie, tam też było mi dane mieć swoje jakby dni zdjęciowe. No to tak samo. Generalnie ten zamek w Krasiczynie posłużył nam za wiele obiektów. Tam mogliśmy nagrać i lochy, i ucztę weselną, i taką biesiadną, no i wspaniałe komnaty, które no, oddają ten wiek. To jest nie do wybudowania. Takich dekoracji się nie da stworzyć i w obecnym czasie oddać jeden do jednego. I to mieliśmy i to jest wspaniałe i to rzeczywiście można się było poczuć tak jak w XVII wieku. Dla mnie bomba. Te dwa obiekty najbardziej. A jeszcze przecież miałem tą wioskę Fantazy. To jest niesamowite miejsce i tak naprawdę polecam go wszystkim. Kto by chciał zrobić sobie event na przykład i poczuć się szlachcicem, przenieść się trzy wieki w tył, no to warto, że tak powiem, zainteresować się tym obiektem. Wioska Fantazy niedaleko, to jest chyba Przemyśla i między Przemyślem a Krasiczynem, także naprawdę polecam. Tam można się odnaleźć i poczuć ten XVII wiek. Konie i kobiety na planie. Kobiety wspaniałe. A konie, Boże. Mnie nie dane było niestety ujeżdżać żadnego konia, chociaż chciałem, bo kiedyś jeździłem konno i umiem jeździć konno i mam nadzieję, że jeszcze pokażę te umiejętności.
Natomiast bardzo miło mi się współpracowało z moją koleżanką, aktorką Urszulą Nawrot, która grała taką kobietę, chyba której się podobałem. I wydaje mi się, że zagraliśmy bardzo ładną scenę, bardzo liryczną, piękną. I no, to tak a propos kobiet. I pozdrawiam serdecznie Ulę. Hej! To, co dla mnie było takie miłe i sympatyczne, to przede wszystkim spotkanie z niezwykłymi ludźmi z tamtych terenów. To są niezwykli ludzie, którzy są tam, ale nie tylko dlatego, że tam są, ale po to, żeby kultywować to życie, które kiedyś się tam odbywało i istniało. I to jest dla mnie niesamowite. To są ludzie z wielką pasją i którzy dbają o to, jak to życie wyglądało i co warto by było kontynuować i by się stawało naszą tradycją, tradycją tamtych regionów. To było takie niezwykłe i takie dla mnie enigmatyczne. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych ludzi, a przy okazji też chciałem powiedzieć, że też miałem okazję spotkać się z kolegami, których wcześniej znałem, mniej lub niektórych w ogóle, a którzy są niezwykłymi aktorami i z którymi mi się bardzo dobrze pracowało. Myślę tutaj o Michale Bieleckim, myślę tu o Piotrze Zawadzkim. No Mateusza to znałem, ale też Mateusz Banasiuk tutaj z nami kreował i wielu, wielu innych, których miałem okazję poznać i spędzić fantastyczny czas. Serdecznie ich też pozdrawiam i dziękuję im za współpracę i za to, że mogliśmy tam pokazać troszkę aktorstwa. Jak trzymam taką szablę, to pierwsze, co mi się kojarzy, to czuję moc dużą i takie poczucie bezpieczeństwa jednak, mimo wszystko. Ja wiem, że kto mieczem wojuje, to od miecza ginie, ale on czasami był potrzebny po prostu. Ale to czuję. Moc i bezpieczeństwo.